ani nawet nie relacjonował, media w ogóle o tym nie pisały, ani nie mówiły. Żona może być zainteresowana bardziej uczciwym państwem, żeby mniej kradli, dali mniejsze łapówki. To będzie naszym kosztem. To jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Będzie drogo. Trzeba powiedzieć uczciwie, będzie drogo, bo czasy taniej energii się skończyły. To jest rysunek pokazujący poziom dekapitalizacji technicznej, nie księgowej, a te dziury są dlatego dziurami, że nikt nie wie, jaki jest stopień dekapitalizacji, bo od dłuższego czasu nikt tego nie monitoruje. Po prostu prowadzimy gospodarkę o tak, zamkniętymi oczami. Ale próbujemy tym sterować. W cyrku to się udaje. To jest slajd historyczny. No niestety, od osiągnięcia niepodległości zatrzymaliśmy inwestycje. Proszę Państwa, na wschodnich granicach państwa polskiego zużycie sieci dystrybucyjnych przekracza 90%. Za 4 lata przekroczy 100%. I one będą dalej stały oczywiście. Zbudowaliśmy Pątnów, Łagisze. Od 5 lat jest zbudowana elektrownia w Bełchatowie, trochę się ślizga. No i przebudowywany jest Płock. I to wszystko. I tutaj daję Państwu najserdeczniejsze słowo honoru, że według mojej wiedzy na dzień wczorajszy wieczorem żaden kontrakt wykonawczy nie został podpisany w Polsce na żaden inny blok, na żadną inną dużą elektrownię czy elektrociepłownię systemową. Marnujemy materiały, marnujemy przestrzeń, marnujemy środowisko, ale energia jest najboleśniejsza, bo najdroższa. Możemy budować energetykę rozproszoną, odnawialną, ale też i klasyczną. Są już takie rozwiązania, trzeba tylko zdjąć bariery, żeby te rozwiązania trafiły na podwórka, a tak dokładnie na dachy. No bo baterie fotowoltaiczne i mikrowiatraki, ogniwo paliwowe schowane pod schodami i mamy kilka tysięcy megawatów mocy zainstalowanej w kraju, czyli tyle, co cały program jądrowy. Zero niebezpieczeństwa. Chcemy taki projekt legislacji prosumenckiej pokazać. Mamy nadzieję, że rząd z tej wiedzy naszej skorzysta i będzie korzystał, bo terminy tu są szalenie naglące. Unia żąda konsultacji publicznej, czyli publikacji wniosku o ulgę w emisji tego końcowego wniosku, no to znaczy, że sam wniosek musi być najpóźniej na koniec sierpnia zrobiony. Więc to jest naprawdę, no nie jest na wczoraj, ale jest na jutro. W czyje interesy uderzymy, dokonując tej reformy? Jak to naprawdę jest z tym efektem cieplarnianym? Stosujemy zasadę cyklu życia. Gaz łupkowy w Polsce to wielka szansa, która zdarza się tak naprawdę raz na kilkadziesiąt lat. Pierwszą naszą szansą był węgiel, a teraz naszą drugą szansą jest gaz łupkowy. Pas złóż gazu łupkowego w Polsce, który rozciąga się właśnie od mniej więcej Słupska, Gdańska po Lublin, Zamość. Tego nie można przespać, jeżeli okaże się to komercyjnie uzasadnione. Gdyby się potwierdziły tak duże złoża gazu, jak prognozują nawet agencje związane z amerykańskim rządem, to mamy tego gazu na setki lat. W Europie mamy dyktat dużego dostawcy ze wschodu. I tak naprawdę cena, która w żaden sposób nie odzwierciedla ceny rynkowej. To jest cena dyktowana przez monopolistę. Na pewno będą tacy, którzy będą starali się podsycać te obawy, argumentować o jego szkodliwości i o tym, że wpływa na ocieplenie klimatu, że powoduje wybuchy i jeszcze inne rzeczy. Natomiast wszystkie te rzeczy trzeba mieć świadomość, że są, czy będą w jakimś sensie inspirowane i trzeba być na to przygotowany. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy boją się pomyśleć pewne rzeczy,
pomyśleli, jeżeli nie boją się nawet stawiać pewnych pytań, a nie mają odpowiedzi, żeby je znaleźli, przynajmniej sugestie. Debaty zawsze trafiają do wąskiego środowiska, bo trafiają do tych, którzy są zainteresowani, mają otwarte umysły. Zaczął produkować olbrzymie masy studentów nieprzygotowanych do wykonywania zawodów prawniczych. O wiele ważniejsze w kształceniu prawników jest jak, a nie co. Że o wiele ważniejsze jest poznanie pewnej metody funkcjonowania prawników, bo my musimy wykształcić pokolenie prawników do świata zmieniającego się prawa, do świata, w którym należy przede wszystkim opanować pewną metodę. To jest także problem braku istnienia modelu kariery naukowej. I tutaj trzeba powiedzieć, reforma, która jest przygotowana obecnie, tego stanu, jeżeli chodzi o wydziały prawa, nie jest w stanie w żaden sposób zmienić. Polski wymiar sprawiedliwości nie zdał tutaj do końca egzaminu, nie zrywając w dostatecznym stopniu, ale nawet możemy zarezygnować to, że w ogóle nie zrywając pewnej ciągłości z okresem PRL. Rola polskiego wymiaru sprawiedliwości, ona niestety nie została zrealizowana, ta funkcja wprowadzania właśnie tej sprawiedliwości okresu transformacji, właśnie sprawiedliwości tranzycyjnej. Miniony system nie sprzyjał rozwijaniu takiej kultury argumentacyjnej. Tak, sądy były poddawane rozmaitym naciskom i wpływom. Wystarczy spojrzeć na badania opinii publicznej, które pokazują, że nastąpił spadek popularności czy też zaufania do sądu, bo tak to się bada. No i ten spadek zaufania się utrzymuje. Otóż wiele wskazuje na to, proszę Państwa, że w polskim systemie... Na ile administracja staje się autonomicznym graczem w grach takich quasi-politycznych? I wiele wskazuje na to, że staje się. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jedyna porażka, do której publicznie przyznał się premier Tusk, to jest porażka w walce z biurokracją, czyli z własną administracją de facto. Jak my mówimy państwo, jak mówimy, że państwo ma być przyjazne, jak mówimy, że państwo ma być silne, to my nie myślimy o państwie jako aparacie biurokratycznym przede wszystkim, tylko my myślimy o państwie jako o pewnym zbiorze instytucji, które mają definiować nasze interesy wspólnotowe, mają planować ich realizację, mają przeprowadzać działania, a następnie je monitorować. I w tym sensie, no to ja bym nawet rozważał hipotezę, czy my w ogóle mamy państwo. Znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili recepty na poprawy państwa i polityki leżą poza państwem i polityką. To znaczy, chodzi o to, żeby budować wystarczająco silne wspólnoty kulturowe, które będą budowały środowiska wymiany myśli i budowania wspólnoty wartości. Oddawanie pewnych decyzji strategicznych, a co za tym idzie również odpowiedzialności politycznej, zwłaszcza za pewne decyzje niepopularne na poziom lokalny, tak jak właśnie przenoszenie odpowiedzialności na samorządy za zamykanie szkół, czy za opłaty za wychowanie przedszkolne. Część rzeczy dzieje się jakby z automatu. Skoro mamy słabe centrum, to pewne rzeczy wymykają się spod kontroli, jak to, co nazywamy interesem wspólnym, nie jest realizowane, ponieważ atomizuje się na drobne interesy cząstkowe, często ze sobą sprzeczne. I ja myślę, że kluczowe jest tutaj przede wszystkim dostęp obywateli do informacji. Ja uważam, że Polacy są niedoinformowani. Na pewno z jednej strony inne podejście elit, czyli wola polityczna, tak, że my chcemy być centrum, chcemy decydować, ale też jesteśmy gotowi brać za to odpowiedzialność. Jestem ciekaw reakcji też tutaj polskich kolegów. Próbowałem z jednym, drugim rozmawiać, czy aby tak na pewno są zadowoleni ze śledztwa smoleńskiego, z tego stylu, w jakim to się tutaj odbywa i czy
są zadowoleni do końca z działania.